Zbliża się na jego ręczu weekend w roku i to wcale nie za sprawą temperatury za oknem. I choć Black Friday, który właściwie z biegiem lat przerodził się w Black Weekend dopiero jutro, to zakupowe szaleństwo w galeriach handlowych rozpoczęło się już dziś. Świadczą o tym przepełnione parkingi i tłumy w sklepach. A te na nadchodzące dni wypełnione okazjami cenowymi przygotowały dla klientów atrakcyjne obniżki. Od wielu naszych najemców otrzymaliśmy informację, że te promocje sięgać będą nawet 90% w tym roku. Myślę, że też, że Black Friday w tym roku będzie się cieszył Black Friday czy Black Weekend, bo to się rozszerza coraz bardziej i nie ma chyba drugiego takiego weekendu w roku, który budziłby takie emocje związane z obniżkami i polowaniem na promocje. I wydaje mi się, że będzie też duże zainteresowanie ze strony klientów właśnie też w kontekście tego takiego większego czuwania nad domowymi budżetami w tym roku. Stąd też cieszymy się, że te akcje promocyjne są rzeczywiście naprawdę dość duże. Ale dużym promocjom nie dajmy się zwieść, a przynajmniej nie pozwólmy uśpić swojej czujności kuszeni banerami informującymi o wysokiej obniżce. Bo o ile Black Weekend to okazja, by kupić w atrakcyjnej cenie wyczekiwany produkt, o tyle korzystać chcą również ci mniej uczciwi sprzedający. Ekonomiści alarmują, aby przed dokonaniem każdego zakupu rozważyć, czy aby na pewno jest nam potrzebny. Choć jesteśmy w takim punkcie, w którym już możemy mówić o kryzysie ekonomicznym, to zainteresowanie kupujących mogłoby wskazywać, że jest inaczej. Dzisiejsza konsumpcja i to, że ciągle jest pozytywna jej dynamika, zawdzięczamy w dużej mierze saldu migracji z naszym partnerem wschodnim, czyli z Ukrainą. I bez tego prawdopodobnie dzisiejsza konsumpcja indywidualna byłaby już o dynamice ujemnej lub prawie że zerowej. To jest pewien element, który mówi nam o tym, jak zareagujemy na Black Friday. Black Friday to na Zachodzie swoiste święto konsumpcjonizmu. Nawet nie konsumpcji, ale konsumpcjonizmu. Zatem jeśli świętować, to trzeba mieć odpowiednią siłę nabywczą portfela. Dzisiaj niestety ta siła nabywcza naszego portfela Polaków jest bardzo skromna. Dlatego też obniżki, jakie oferują w tegorocznej czarnopiątkowej akcji sklepy, mają być jeszcze większe niż zazwyczaj. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega jednak przed tak zwaną żonglerką cenami. To nic innego jak ich podnoszenie na kilka dni przed planowaną akcją promocyjną, by finalnie stworzyć pozory atrakcyjności oferty. Wkrótce wejdą w życie przepisy mające zniwelować takie praktyki. Implementacja dyrektywy Omnibus będzie m.in. wymuszać precyzyjne podawanie informacji o zmianie cen towaru lub usługi oraz o ich najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Przestrzegamy też przed często niewiele znaczącymi hasłami typu oferta dnia czy wyjątkowa okazja i zachęcamy do porównywania cen w różnych sklepach i na różnych stronach internetowych. Tu warto podkreślić, że ceny tego samego produktu mogą znacząco różnić się w sklepach stacjonarnych od tych obowiązujących przy zamówieniach internetowych, co jest zgodne z prawem. A czy wszechobecna drożyzna spowoduje, że konsumenci dwukrotnie przeliczą planowane wydatki, okaże się w najbliższy weekend.